Ekscelencjo księże arcybiskupie, ekscelencje, czcigodni i szanowni uczestnicy uroczystości pogrzebowych. Dzisiaj Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II modli się w intencji świętej pamięci arcybiskupa Bolesława Pylaka. Był on związany z naszym uniwersytetem wieloma więzami. Jako jej absolwent, a później doktor, profesor, kierownik katedry, autor cenionych publikacji z zakresu teologii, a wreszcie jako jej wielki kanclerz. Pełnił swoje wysokie funkcje w okresie przełomu. Funkcję wielkiego kanclerza objął w połowie lat 70., kiedy nasza uczelnia z jednej strony słusznie chlubiła się opinią enklawy, wyspy wolności, ale z drugiej strony nadal była poddawana różnym restrykcjom i limitom ze strony władz administracyjnych, łącznie z reglamentacją liczby kandydatów. W tych trudnych czasach złożonych, kiedy pojawiały się nowe formy działania opozycji, a poza opiekiem cenzury nowe czasopisma, także lubelskie spotkania, kiedy studenci zrzeszali się w nowe formy organizacyjne, czasami zniecierpliwieni i gniewni, ksiądz arcybiskup podejmował w sposób wyważony i roztropny rozmowy z władzami tu w Lublinie i tam w Warszawie, aby przede wszystkim zapewnić godne trwanie naszej instytucji, a także autonomię, wolność badań, działania na tyle, na ile to było możliwe. A kiedy przyszły wielkie zmiany, zaczął dąć wicher historii, kiedy Katolicki Uniwersytet Lubelski, tak jak wiele instytucji, także jak Kościół w Polsce, usiłował odszukać swoje nowe miejsce w nowej rzeczywistości, kiedy nadeszły wielkie zmiany społeczne, polityczne, ekonomiczne, kiedy nasza uczelnia usiłowała otwierać nowe kierunki, punkty dydaktyczne poza Lublinem, kiedy zabiegała o stworzenie lepszej, nowej infrastruktury. Ksiądz arcybiskup, wielki kanclerz, był ze swoim uniwersytetem. Wspiera wszystko to, co było możliwe. Dzisiaj żegnamy go z wielkim szacunkiem i wdzięcznością. W 2006 roku w sposób zorganizowany wyraziliśmy to odnawiając jego doktorat. Dla profesora, absolwenta jednocześnie, naszej uczelni zgodnie z naszym statutem jest to uroczystość równoważna z doktoratem honoris causa. W ten sposób wyrażaliśmy naszą wdzięczność, a dzisiaj jesteśmy tutaj. Senat, profesorowie, studenci, pracownicy administracji, bo chcemy pożegnać w modlitwie ciszy i zagłębie naszego profesora, naszego wielkiego kanclerza. Chcemy także wyrazić chrześcijańską nadzieję, że ten, który jest źródłem wszelkiej mądrości, ten, który jest początkiem i końcem wszystkiego, przyjmie go do swojej chwały.